Dzień dobry, dzisiaj w moim studiu gości Damian Cybulski z grupy Urbex, moją pasją. Witam serdecznie. E, powiedz, Damian, tak króciutko, bo chyba wszyscy już wiedzą, czym jest Urbex. No, króciutko. No, to Urbex polega na eksploracji niewidocznych lub niedostępnych części ludzkiej cywilizacji, czyli w skrócie zwiedzamy miejsca opuszczone, zapomniane, które są w prostu. No przez społeczeństwo odrzucone już człowiek zapomniał, a my postaramy staramy się takie miejsca no, pokazać, y, opowiedzieć historię, zrobić zdjęcia, jakaś materiał, żeby to jakaś pamiątka była historia danego miejsca nas interesuje. Zwiedzamy, opowiadamy ludzie, o kurczę tu byłem, kurczę, no to jednak wciąga, nie i tak staramy się to robić po prostu cały czas. A skąd popularność tego urbexu? bo to chyba się nasiliło w ciągu ostatnich lat. No tak jak już my zajmujemy się urbeksem, że Urbeks moją pasją, istnieje 4 lata. W grupie w, w ogóle w jest 6 lat. No, naprawdę tak, dużo grup powstaje w Polsce, w granicą, ale to mówię teraz o Polsce, naprawdę mnóstwo, skąd ta popularność? No wydaje mi się po prostu, że ludziom podoba się to, że ktoś odkrywa jakieś miejsce opuszczone, jakieś fabryki, szpitale, hotele, bo ludziom podoba się to, że tu mieli kiedyś z tym styczność. Nie wiem, ja pracowałem tu, o kurczę, mam taką nostalgię. do nas często też ludzie piszą z Polska, jak stawiam jakieś miejsca, ja tam byłem, ja tam nie wiem, przebywałem, ja tam mieszkałem. No właśnie tutaj tak. no, Waldepol, Polpań, to jest słynne okrąglaki, czy ma. No, to jest najbardziej tak? popularne w polsku, tak. właśnie Dawny ośrodek popoczynkowy z lat 60. Do, ale i budynek piekarni też sporo Oczywiście, w, tak. Wan, wzbudziu, Wanda, tak? tak? Piekarnia Wanda i salar. No teraz tam się nie da już wejść, ale kiedyś nam się udało i to też właśnie dużo bardzo właśnie osób mm -hmm. z Polski pisało do nas, że ja tam miałem swoją studniówkę, swoje wesele, swoje chrzci, tam chrzciny. A naprawdę to wspomnienia w mm -hmm. mieszkańcach naszego miasta wielkie, no wzbudza, tak? Yy, powiedz, kto może zostać członkiem waszej grupy? Członkiem grupy może zostać tak naprawdę każdy. No, osoba, która tu chce z nami wychodzić, ma czas, wiadomo, no to jest ta piękna pasja, ale trzeba troszkę na się poświęcić. Mm -hmm. Czas jest najważniejszy no tam finanse, no to wiadomo, to jest tam oddzielna mm. droga, ale na no wszystkim czas. No, jeżeli ktoś ma ochotę wyjść, zapraszamy, wiele osób z Polska już z nami było, eksplorowało, odzywają do nas się jakieś miejscówki fajne nam podsyłają, których może my nie znamy, wiadomo, no bo jesteśmy tylko ludźmi, nie wszystkie miejsca znamy, a właśnie mieszkańcy Płocka często tam chętnie coś podpowiedzą, powiedzą jak tam wejść albo coś wyślą, więc to, kurczę, no chcecie to chodźcie, tak? A jak powinni się przygotować? Bo mówisz, mogą wszyscy, ale to chyba nie tak, że przyjdą w japonkach, no, nie, w krótkich nie. spodenkach, tylko jakoś trzeba się do tego przygotować. No, jeżeli mówisz o butach, to na pewno najlepiej, jakby były takie buty z twardą podeszwą, jakieś bojówki, takie, które są, wiadomo, wodoodporne, żeby jakieś szkło gwóźdź tam nie przydostało, żeby nie uszkodziło stopy. No, oczywiście tak samo spodnie też najlepiej, bojówki lub jakieś dresy, ale my akurat nosimy takie bojóweczki, takie, które no, mają do kieszonki, wiadomo, schować jakiś, nie wiem, telefon, latarkę. Nawet jakiś scyzoryk, czy nawet gaz pieprzowy, bo wiadomo, są sytuacje, że można no spotkać osoby, które no, wiadomo, w miejscu są nie, niekulturalne i ktoś tam, bo na tego chciał no trzeba się dzikie bronić. dzikie zwierzęta też, nie? Dzikie, tak, dzikie zwierzęta, na taką sytuację miałem kilka razy osobiście. Użyłem takiego straszacza, żeby, żeby te pieski uciekły, tak? Mm -hmm. Jest taki odstraszacz na YouTube, no pomogło, myślałem, że jej pomoże, ale udało się. No to y, na nie Na pewno jest... rękawiczki są też bardzo ważne, A, no żeby chronić dłonie. Tutaj też y, jakaś długa właśnie bluza lub nawet jakaś kurtka, żeby też chronić właśnie te ramiona. No na nie skaleczyć się, bo no pręty, jakieś szkła, no. Przechają wszędzie, tak, w takich miejscach. Mhm. Wiadomo, to nie jest jakiś hotel spa czy basen, tylko jednak no, eksploracja miejsc opuszczonych, gdzie no, różne sytuacje mogą się wydarzyć. A jak chronicie głowę? Bo to też chyba coś może z sufitu spać. E, jak chronimy głowę? Jeżeli jest jakieś miejsce naprawdę już takie niebezpieczne, gdzie widzimy, że może coś spać, no staramy się jakieś kaski zakładać, chociaż nie robimy tego często. Jakieś mhm. czapki nawet, nawet taką czapkę na uszy, żeby też ochronić się głowę, tutaj, żeby chronić nawet no, tej części ciała uszy i w ogóle. Ale no, wiadomo, kaski są na pewno najbardziej bezpieczne. Jeżeli jest jakieś miejsca, gdzie staramy się obczaić, że jest nie wiem jakieś yy, chemikalia czy coś śmierdzi, no to jakieś maseczki, żeby tego nie wdychać wiadomo, no bo to jest niebezpieczny jakiś kurz też trzeba na to uwagę zwrócić na pewno. No tak, jeżeli taki dom był zamknięty, czy w ogóle budynek był zamknięty przez jakiś czas, Dokładnie. to też nie wiadomo, co tam w środku się znajduje. Dokładnie, a my I... zawsze jak na Urbex jedziemy, staramy się takie miejsce właśnie, jak mówiłem, obczaj, czyli zobaczyć, czy jest bezpieczne, mm. czy można to miejsce eksplorować, czy nie, nie grozi nam, że nie wiem, zaraz się sufit zawali, bo z takie miejsce, gdzie grozi zawaleniem. Dlatego na pewno no, bezpieczeństwo jest najważniejsze przede wszystkim no, zimna krew, tak? Wiadomo, no, nie chodzimy na Urbex pod tym alkoholu, czy wiadomo, pod innymi jakimiś środkami, bo musi być, no, trze trzeźwy umysł, tak, że takie Trzez miejsce być. Czujność. Trzeba zachować zawsze czujność na każdym mhm. kroku. Fajna pasja, fajna zajawka, ale no, trzeba uważać. No, obserwując waszą grupę zauważyłam, że robicie naprawdę coś mega fajnego, czyli nie tylko zwiedzacie te budynki, ale też przybliżacie ich historię. No tak, staramy się właśnie opowiedzieć historię, jeżeli jest dostępna w internecie, lub właśnie osoby, które znają historię tego miejsca, mieszkańcy danej miejscowości, bo kto, kto więcej, kto lepiej zna historię, jak dany mieszkańc, tak, czy nie wiem, potomek, czy ktoś tam, kto przebywał. No tego staramy się z takim osobami porozmawiać, nawet dostać zgodę, jeżeli jest jakiś teren prywatny. Staramy się nie wamwać takich miejsc, wiadomo, są no, grupy, które lubią wchodzić na ryzyko i w ogóle, ale no, chcemy wszystko legalnie, żeby nie było, że łamujemy się, bo urbek urbex też nie jest do końca legalny. Troszkę na granicy prawa działa, więc chcemy po prostu to zrobić na się, po swojemu, żeby po prostu wchodzić legalnie i bezpiecznie, żeby nic się nikomu nie stało. Mm -hmm, bo nie ma żadnych przepisów regulujących waszą działalność? No tak powiedzmy, zależy jak to można właśnie mm -hmm. to wnioskować, bo wiadomo, jest takie coś jak naruszenie miru domowego, ktoś może oskarżyć, że wszedłeś, ale jeżeli dany teren jest zabezpieczony, nie wiem, są kamery, jest ochrona, no to wiadomo, no, jak wejdziesz, no to już masz przerąbane, tak? A jest jakiś teren, gdzie nie wiem, nie ma żadnych kamer, nawet nie ma tabliczki, że teren prywatny wstęp zbrojony, stoi taki pustostan, nawet domy opuszczone. No, to zawsze możemy tłumaczyć się, po prostu, że nie jest to ubezpieczone. Właściwie o to nie dba i każdy tam może wejść. Nawet bez domu tam przecież chodzą, nocują. A my krzywdy takim obiektom nie robimy. Są takie miejsca bardziej popularne, no to które już dużo mieszkańców Polska, na przykład Okrąglaki, czy tam hotel Wanda, przepraszam, sala weselna Wanda mm -hmm. Pantadeusz, no to są znane, tak? Dlatego, no, czy ja powiem o tym, no to już te miejsca są takie, bo nie zaszkodzę, bo wszyscy już te miejsca znają. Ale są takie obiekty, nawet w końcach Polska, No, nie mogę tego zdradzić, bo wiadomo, że zaraz tam ludzie by pojechali by zdewastowali. A są niektóre miejsca, mm -hmm. Naprawdę piękne, tylko no. No tego nie mogę powiedzieć niestety, choć bym chciał. No właśnie. To właśnie mówię... za, 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 przepraszam, że przerwę mm -hmm. zadaurksu, żeby nie podawać do z takich miejsc bardziej popularnych, o, których nie mam w internecie i kwestie nie dostępne. to właśnie chciałam podkreślić, że to, co robicie, to jest. Yy, ma swój jakiś kodeks yy, honorowy, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Tak? Nie włamujemy się, nie kradniemy, nie dawa stujemy, robimy tylko zdjęcia, stawiamy ślady swoich stóp i to wszystko. Staram się takim obiektom nie szkodzić. Wiadomo, no nie ochronimy wszystkich, no bo to tam było całą dobę, by tam pocałować do dobę jako ta ochrona robić, ale mm. no wiadomo, no nie wdawać wejść w takie miejsca mniej popularne są i tyle ludzie no, nas piszą, żeby podać, no nie jesteśmy egoistami, ale to wiemy, że jak komuś podamy, a jak wiemy komu to podamy, tak, no bo osobowo zaufanym, mm. czyli między sobą, nie wiem, eksploatorami, czyli właśnie podajemy między sobą, to wiemy komu podajemy te miejscówki, ale no sobie obcej, która nas napisze, no to jest tak, że po prostu nie wiemy komu, ale to przekaże, tak, co, co z tym zrobić, tam nie pojedź, zaraz tego nie okradnie, bo bardzo wandale i złomiarze takie miejsca nie oszczędzają. No tak naprawdę wy utrwalacie tę historię, bo pomimo, że są to miejsca opuszczone już, to kiedy wy tam wchodzicie, to to... Mm utrwalacie właśnie jeszcze przed, tym, przed tą dewastacją, przed tak. zniszczeniem. I staramy bo... się też po prostu wyobrazić sobie, jak to wyglądało, jak to właśnie funkcjonowało. Mhm. I tak zawsze mówię, że dajemy tym budynkom drugie życie, chociaż na chwilę, że tam wejdziemy i ten budynek, który stoi opuszczony, już zapomniany, no może na chwilę chociaż to, to życie odzyskać, Ja tak? myślę, że tak nawet na dłużej, bo zdarzało się już tak, że budynek, no chociażby jak już te okrąglaki, tak? tak został tak. bardzo, bardzo zniszczony i te wasze pierwsze zdjęcia, które ja pamiętam, bo robiłam wtedy z tobą wywiad, mhm. naprawdę Pokazują to wyjątkowość tego miejsca, które wyglądało wówczas tak, jakby ktoś dosłownie w ciągu kilku minut y, wyprowadził się stamtąd, tak. zostawiając y, wszystkie rzeczy w hotelu. To jak ten obiekt został opuszczony dawno temu, to w ogóle to było piękne. Widziałem zdjęcia, no nie udało nam się dostać tam, y, jak to wyglądało jeszcze cudownie, ale widziałem zdjęcia, filmy, to po prostu była bajka. No i to, no, ktoś tam to miejsce wstawił, gdzieś dowiedzieli, bo to mieszkańcy, okolicy okoliczni tam no, poszli, no i zaczęło się, tak? Ta dewastacja, mm -hmm. kradzież. Wybicie szyb, miałem malowanie graffiti, no. Wiadomo, no, ludzie są, są, chcą władować swoje emocje na takich miejscach właśnie. I swoim zadowoleniem, poglądy polityczne, agresje, czy nawet, nie wiem, y, jakiś młodzieńczy bunt, no to iść tam, pomalować jakieś, nie wiem, bez sensu jakieś graffiti i tyle, tak? Niektóre są Niszczą piękne oczywiście. są tak, mm -hmm. bo tak mogą władować swoje no, emocje, tak. Nienawiść, albo e, przede wszystkim nie wiem, popisać przed e, rówieśnikami, że nie miał ja tego, nie zrobię, tego nie stłukę. Czy mm -hmm. kiedyś byliśmy właśnie. To było 1 czerwca w dzień dziecka, już to było 2021, że pamiętam, albo 20. To w tych w tych, w tych latach na naszych oczach tam młodzież była, nie wiem, 15-16 lat i dewastowali. Przestraszyli się nas. Myślę, że jesteśmy z policji, bo ubrani, mm -hmm. uciekli przed nami po prostu. No to po prostu, bo no, no, wściekłem się wtedy, tak? No bo to przykre jest, jak tak się dzieje, że młodzież tego nie szanuje. Wchodzisz, to nie niż nie rozwalaj tego, tak? To jest czyjeś, tak? Mimo, że opuszczają, to może do kogoś należeć, tak? też jest czyjaś własność, ale no Polacy zwłaszcza lubią bardzo dewastować. Wspomniałeś o klimacie okrąglaków. I tak sobie myślę, że jest takie przekonanie, że opuszczone domy mają właśnie ten swój specyficzny klimat, ale niekoniecznie związany tylko i wyłącznie z tym, jak wyglądają, ale też i że odczuwamy um, obecność właścicieli mieszkańców, którzy już nie żyją. Czy zdarzyło Ci się w jakimś budynku odczuć takie wibracje osób zmarłych? Powiem tak, jeśli chodzi o zjawiska paranormalne, no to jest temat tabu dla niektórych, bo niektórzy wierzą w to i po prostu udali się pokroić, a niektórzy nie wierzą, i choćby się nawet nie wiem, im przestawił prawdziwego ducha, a będzie to fake, nieprawda i w ogóle nawet nie ma sensu, tak? No bo to jest podzielone, no tak, tak jak Polska jest podzielona, tak? No to też jest podzielone właśnie temat, że wierzę, nie wierzę. Mhm. Czy ja doświadczyłem takie coś? E, ja mam miałem taką sytuację raz w młynie na Radziwiu. Kiedyś tam wyszliśmy za zgodą jego opiekuna. Była taka sytuacja, że cała nasza czwórka tam weszła. No i w pewnym momencie nasz telefon zaczął wariować. No to ktoś powie, no dobra, ale może wariował tam jakieś tam, nie wiem, coś magnetyczne, pole, coś tam, coś tam, ok. No dobrze, ale tak, dwie osoby z naszej grupy zaczęły się nagle źle czuć. Moja dziewczyna Marta Grzegorzewska ma coś takiego w sobie, że wyczuła takie zjawiska. Robi się blada, niedobrze je, i miałem wrażenie, że tam ktoś nawet by ją tam palcem jakby w plecyku. Mm -hmm. No ja takich może zjawisk nie odczuwam, aczkolwiek wierzę w takie rzeczy, bo kiedyś miałem taką sytuację, że mój zmarły dziadek mi się śnił, i przekazała pewne informacje, które się w realu sprawdziły. Więc mówię, to jest niemożliwe, tak? Jest to możliwe, u mnie w rodzinie też tak jest. No właśnie, wtedy myślałem, no jest... że niemożliwe, ale mówię naszą jest... mówię, no jest, coś w tym jest, tak? Ja na pewno w takie życie pozagrabowe wierzę. Dlatego jak odwiedzamy takie miejsca, właśnie, tym bardziej, że ludzka świadomość i tutaj w głowie wszystko jest, wiadomo, jaka jest, no, sprawia nam wielkiego figla, tak? Jak wiemy, że miejsce jest nawiedzone, to już w ogóle nawet każdy szmer, coś już mm -hmm. wiemy, że no, duch nas straszy. Bo jak są osoby, które takie miejsce zwiedzają, a nie wiedzą, że jest opuszczone, nawet, nawet nie myślą o tym. I to jest prawda, zwłaszcza w nocy, jak w nocy takie miejsce odwiedzaliśmy, to już w ogóle jakiś szmer, szmel, coś, o Jezu, już na pewno duchy są, nie? bo to tak no, w głowie taka jest psychika ludzka, że człowiek zaraz się tego boi i po prostu denerwuje się. W co, nasze myśli wydają nam się straszniejsze, Ojej, a co tak. dopiero... Masz wrażenie, że za krokiem, mhm. nie wiem, za, za rokiem stoi już ta pozjawa już cię obserwuje, zacznie rękę wyciągnąć, tak, ruchcie, a to jest jakieś liść albo drzewo na przykład, nie? Mhm. To jest prawda. No ja takich konkretnych zjawisk, żeby nie wiem, ktoś mnie nie wiem, przestraszyło, że mnie uderzyło, coś, no, nie doświadczyłem, mam nadzieję, że tego nie doświadczę, mhm. <laughs> oby nie, ale jest coś na rzeczy na pewno. Jest ten słynny dom y, y, pod probeszczewicami. na pewno mhm. też słyszeliście o nim właśnie. No, tam też są dwie historie: że tam została właśnie zamordowana kobieta, została zamordowana i mężczyzna się powiesił. No, druga historia jest taka, że on przeżył, nie powiesił się, tylko tam osiedział wyrok. Ale no, tak czy siak, tam też różne zjawiska się podobno normalnie działa. Tak jak ten, jeszcze wspomnę o tym dworku, co się jedzie na Warszawę w Cekanowie, tak dobrze mm -hmm. pamiętam. To też była historia, już od, od wielu lat jest cicho, to jest nie? ten dom, którego nie można sprzedać, tak? tak? na wzgórzu taki, nie? Mm -hmm. Tam tak, gdzieś, tak, gdzieś na cholerę tak, zmarły. I tam podobno kto każdy, kupował to miejsce, od razu uciekał. Tak. Tam takie nie, niezłe akcje działy, ale byłem tam z rok temu z dwa, tak półtora mniej więcej, tak żeby nie pomylić. I tam normalnie stał jakiś samochód, jakieś dzieci, jakiś basen. Mówię, mm -hmm. czy żeby ktoś to kupił, może już ustało. Nie wiem, no od paru lat jest cicho, nie? Nic się nie dzieje. Bo kiedyś to było bardzo głośno o tym. To prawda, no do mnie też to dotarło, ale być może dusza już się uspokoiła. Albo jakieś tam egzorcyzmy się odbyły, mm -hmm. których nie wiemy i po prostu cisza. A y, czy te budynki, które wymieniłeś, były najciekawsze, czy jest jakiś jeszcze budynek, który był w ogóle dla ciebie najciekawszy w dotychczasowym Urbexie? Ale chodzimy o Polskę czy ogólnie o Polskę? Ogólnie, ogólnie z twoich doświadczeń. Ogólnie z moich doświadczeń, no to z tych obiektów jest naprawdę sporo. Ciężko jest tak wszystko od razu wymienić, bo tu musiałbym siedzieć chyba kilka takie godzin. Najważ, Najważniejszy dla ciebie jest taki w ogóle, czy najważ... każdy jest ważny? Znaczy powiem tak, dla mnie każdy budynek ma swoją historię. Nie ma tak, że nie wiem, jest gorszy, lepszy. to że jak jest jakieś bardziej atrakcyjne, jakieś fabryki opuszczone. Mhm. Jakieś, nie wiem, tak jak byłem na przykład ym, nad morzem w Gdyni, y, ten słynny Klub Maxim. O tym mm -hmm. Lady Punk śpiewało. Tak, no, tylko pewnie jeszcze zaś świetności, tak? Czy już nie, nie, już jak był, był opuszczony i bardzo kolorowy od No, a ja tam 2020, mm -hmm. pamiętam właśnie, w sierpniu. Już był zdewastowany, już był tak mm -hmm. zniszczony, ale no mimo wszystko to świadomo, że tam przebywali ci goście, ci biznesmeni, na no, tam, temat, że z mafia też tam była jakaś akcja oczywiście, mm -hmm. no. To tak no kurczę, odwiedziłem miejsce, które było w czasach PRL-u bardzo popularne. No wtedy mi na świecie jeszcze nie było. No wiadomo, że fajnie było zobaczyć, jak czas świetności. Nie mogę jak na zdjęciach na filmie, bo tam też kręcono chyba 0,7 Głościa Bolewicza. Mm -hmm. I mogę tak obejrzeć, ale no, mam takie porównanie, że byłem tam, tak? Na pewno też fajnym obiektem nad morzem był opuszczony ośrodek w Orłowie, yy, też bardzo piękny. Na takim wzgórzu, jak wszedłem na dach, to widziałem morze, widziałem Gdańsk, Sopot, te wszystkie, no bo to tak fajny punkt widokowy był. No też bardzo mi się podoba, bardzo kocham polskie morze, lubię nad na nie jeździć i no jak w ogóle, bardzo lubię się wspinać na takie właśnie budynki, gdzie mogę wejść na dach, zobaczyć jakieś y, panoramy danego miasta, tak jak byłem w Warszawie mm -hmm. w tej szkole Almamer, na 11 piętrze na dachu. Zobaczyłem panom Warszawy. No mówię, no kurczę, no, dech zapiera pieśń, bo to jest fajne. Więc jeżeli jakieś no, takie miejsca, które są dla mnie ale wyją... mogę jeszcze wspomnieć o stalowniku biłesko-białej, też bardzo fajny dawny szpital. Też jak wejdziesz na dach, to też widać góry, widać to miasto w oddali. No to jest coś pięknego jest. Pewno. Ja takie trzeba bardzo, bardzo lubię. A macie między sobą taką rywalizację, kto odwiedzi yy, dany budynek, że to są jak yy, nie wiem, szczyty górskie do zaliczenia? No, zdarza się, że wiadomo, no, są grupy, które wiadomo, no, chcą tam dane miejsce jako pierwsze odwiedzić. I wiadomo, no, bo tam wiadomo jak popularność czy coś. No my staramy się tego nie robić. Robimy swoje, po prostu nie chcemy z kim konkurować. Działamy tak jak yy, no, wiadomo, mamy nam na to czas wiadomo, i wiadomo, i w ogóle, no, chcemy to robić dla pasji, nie dla, nie dla konkurencji czy jakiejś sławy wielkiej. No dokładnie tak jak mówi nazwa waszej grupy. Urbex moją pasją, <laughs> dokładnie. Powiedz jeszcze, um, czego podczas urbexu absolutnie robić nie wolno? Czego na pewno nie można robić? No tak jak y, wspomnę właśnie o zasadach urbexu, czyli nie kraść, nie dewastować. Na pewno nie być potem alkoholu czy narkotyku, bo to jest jeszcze, no po prostu grozi naszemu mhm. zdrowiu, tak? Czego jeszcze nie można robić? No na pewno nie można, jeżeli ktoś już coś, nie wiem, z danego, danego miejsca bierze, no bo są osoby, które tam jakieś obiekty, miejsca biorą, tak? Tam jakieś rzeczy z danych miejsc. Mhm. Nie pokazywać tego, bo to jednak jest kradzież. I... Ale wszystkim no, najważniejsze jest zachowanie, żeby po prostu no, nie dewastować takich miejsc. To jest najważniejsze, żeby uszanować Zostawić spokoju. Nawet jak już wchodzisz, to zobacz, nie wiem, podziwiaj na przykład, nie wiem, ale nie nie, 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 nie mały graffiti. Wiadomo, że to ludzie tak by dorobić, no bo to nie mam na to wpływu, ale no, co mogę powiedzieć, to żeby po z na siebie. Też się do dzieci zwracam, bo już dzieci nas oglądają. Nie chodźcie same na takie urbexy, jeżeli chcecie iść to nas się odezwijcie na Facebooka. Urbex mają pasję, u nas dużo osób spotka się odezwijcie, możemy was zabrać, jakbyście chcieli, nie ma problemu. No bo to życie ma się jedno, a nie po co ryzykować, jak się, no wiadomo, ktoś ko kozakiem to można być, nie wiem. Na WF-ie, o, robisz. Mhm. To powiedz jeszcze wszystkim, gdzie was można znaleźć, gdzie można oglądać wasze materiały. No co, standardowo oczywiście zapraszam na naszego Facebooka, Instagrama, YouTube oraz TikToka Urbex Moją Pasją. Tam nas możecie zobaczyć, zapraszamy, wbijajcie i chodźcie z nami, jeśli chcecie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Moim gościem był Damian Cybulski. Pozdrawiam wszystkich.